Dzień dobry, Mateusz Szymanowski, prezes Benika UKS Fenix. Witam serdecznie. Chciałem przedstawić tutaj naszych gości specjalnych, pana Grzegorza i pana Darka. Są to nasi para badmintoniści. Automatycznie są to też reprezentanci Polski i kadrowicze polskiej kadry narodowej w para badmintonie. Myślę, że za chwilę sobie porozmawiamy, natomiast poświęćmy moment ostatnim osiągnięciom Beninki. O właśnie, czemu taka nazwa? Beninka. Jest to przede wszystkim nazwa naszego sponsora tytularnego, który jest automatycznie naszym głównym sponsorem. Dzięki niemu ten klub podniósł się już do lepszej rangi i mamy też większe osiągnięcia. Powiedzmy o osiągnięciach. Ostatnio Mistrzostwa Polski. Tak, ostatnie Mistrzostwa Polski skończyły się dużym sukcesem. Karol Budny zdobył Mistrzostwo Polski, czyli mamy złoty medal Mistrzostw Polski juniora młodszego. Przepraszam bardzo, młodzika młodszego. Ja rozumiem, że można się pomylić, bo macie tyle tych medali, że trudno zliczyć. Nie mówię tylko o tej jednej imprezie, ale kontynuujmy. Jak najbardziej. W roku 2014 zdobyliśmy 120 medali, w tym 36 złotych, 4 medale Mistrzostw Polski i co najważniejsze, w 2014 roku zdobyliśmy drużynowe Mistrzostwo Polski, młodzika młodszego. Gratuluję tych osiągnięć, ale mam jednocześnie świadomość, że bez sponsorów to tak się nie da. Jest to bardzo ciężkie. Sponsorzy są bardzo nam potrzebni. Jak widzimy tutaj Beninka, Polonia jest naszym sponsorem, który, muszę nadmienić, udało nam się dzięki temu sponsorowi wyjść naprawdę na dobrą pozycję na rynku, można tak to powiedzieć, Polski w badmintonie. Nie wiem, czy się dobrze domyślam, że klub jest bardzo liczny, skoro dzisiaj na turnieju widzę tyle młodych ludzi. Ja wiem, że to nie tylko od was z klubu, ale najpierw jeszcze dokończmy sprawę klubu. Ile, skąd te dzieci? Tak, klub można powiedzieć, że już jest dużym klubem. Mamy teraz zarejestrowanych ponad 60 zawodników, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia, które odbywają się tutaj na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. Zawodnicy jeżdżą praktycznie co tydzień, przez cały sezon, co tydzień są na turniejach, jak i krajowych, i też i międzynarodowych. Niedawno, może niedawno, parę miesięcy temu byliśmy w Berlinie na olbrzymim, prestiżowym turnieju Yonex Junior Cup. W tym turnieju brało udział 500 zawodników z tego świata i w tym naszych 8 zawodników, którzy wywalczyli 3 srebrne medale. Proszę przedstawić trenerów. Podstawowymi trenerami jest to trener Krzysztof Maślanka i Jarosław Szynol. Oni odwalają naszą ciężką robotę. I to dzięki nim mamy sukcesy i dzięki nim nasze dzieci osiągają dobre wyniki. Reprezentant Polski mieli już państwo okazję przed chwilą poznać, bo przedstawiono. Witam na turnieju. Czy pan dzisiaj startuje? Nie jestem dzisiaj zawodnikiem, dzisiaj jestem gościem honorowym, zaproszonym przez pana prezesa. Razem z moim kolegą z reprezentacji, Darkiem Suplem, pokażemy tutaj namiastkę para-badmintona. Chcemy pokazać, że nie ma barier w badmintonie. Ja reprezentuję kategorię SS6, jest to kategoria osób niskiego wzrostu. Jest w sumie w parabadmintonie światowym 6 kategorii. 2 kategorie osób na wózkach, 2 kategorie osób z dysfunkcją nóg, 1 kategoria osób z dysfunkcją ręki i kategoria osób niskiego wzrostu, którą właśnie ja reprezentuję. Pokażemy dzisiaj, co mogą osoby z niepełnosprawnością zrobić na korcie. Myślę, że niektóre dzieciaki będą pod niesamowitym wrażeniem. No ale to za parę chwil. Mam nadzieję, że będą pod wrażeniem, natomiast trochę zdziwiony jestem, bo wydawało mi się, że niski wzrost to jednak jest jakaś przeszkoda w grze w badmintona, że jest się, no nie powiem, że na straconej pozycji, ale na gorszej pozycji. Powiem tak, gdybym grał z Darkiem czy z panem prezesem, oczywiście różnica by polegała na tym, że on robi 2 kroki na korcie, ja 6, czyli muszę 2 razy więcej się sprężać. Ale myślę, że umiejętności techniczne, które posiadamy, pozwalają nam nawiązać rywalizację. Ja we Wrocławiu rywalizuję z osobami normalnymi, czyli z osobami dorosłymi w lidze amatorskiej we Wrocławiu. No i nie ukrywam, dla niektórych jestem trudnym przeciwnikiem. Wcale się nie dziwię, w końcu reprezentant Polski. Pan również jest
w tej grupie reprezentantów. Oczywiście, nazywam się Dariusz Super, reprezentuję klub Beninka, startuję w kategorii SL4, to jest dla graczy stojących z dysfunkcją ruchu. I radzi pan sobie, no jednak dysfunkcja ruchu to powoduje, że jest pan o wiele wolniejszy. Oczywiście, natomiast wygląda to tak, że pozostali zawodnicy grający w para badmintona również występują z podobnymi problemami, także nie powiem, czy to się równoważy, czy nie, bo to są różne schorzenia. Natomiast ja również grywam z osobami pełnosprawnymi w turniejach amatorskich i jakoś daję radę jeszcze. No właśnie, mówi się para badmintoniści, owszem, to jest prawda, ale przecież nie znaczy to wcale, że jesteście gorsi od tych nie para badmintonistów. Mogę powiedzieć tak, no w 2011 roku zostałem mistrzem miasta w kategorii do lat 40. W amatorskich mistrzostwach miasta w normalnym badmintonie. Tutaj u nas w Kędzierzynie Koźlu. Więc myślę, że to nie jest tak najgorzej, aczkolwiek tego może nie widać w tej chwili, ponieważ ta choroba jest taka, że nie widać jej na zewnątrz. Aczkolwiek problemy są tak ogromne, że Światowa Komisja Lekarska dopuszcza nas do gry. Także oni określają, więc jeśli ktoś taki określa, no to coś musi w tym być. Najważniejsze jest to, że gracie w tego badmintona, że chce się wam grać, mało tego, osiągacie sukcesy. Znaczy, może tak, ja jeszcze nie osiągnąłem sukcesów, ponieważ mój debiut, który nastąpił 2 lata temu na Mistrzostwach Świata, niestety zakończył się już w pierwszym meczu kontuzją kolana, które trzeba było zoperować. Dobrze, ale co by nie mówić, udział, zakwalifikowanie się do Mistrzostw Świata to już sukces. W pewien sposób można tak to traktować, ale ja bym powiedział, panie redaktorze, że to jest połowa sukcesu. Dla mnie sukcesem jest jeszcze grać. Ja na razie przegrałem z własnym organizmem tam, a teraz, jeśli będę musiał przegrać, to chciałbym przegrać z przeciwnikiem. Będzie to na to okazja za 3 miesiące, ponieważ we wrześniu w Sztok Mendeville jest kolejny turniej Mistrzostwa Świata. Zatem życzę tej drugiej połówki sukcesu i życzę, aby jak najlepiej ułożyło się na tych Mistrzostwach Świata. A pan już coś tam ma w swoim dorobku? W zeszłym roku wraz ze Szkotem zdobyliśmy brązowy medal w Mistrzostwach Europy, czyli już jestem brązowym medalistą Mistrzostw Europy. W tym roku z nowym partnerem, z Joy Lee z Holandii, zdobyłem brązowy medal w Mistrzostwach Hiszpanii. Za tydzień wyjeżdżam też z zawodniczką z Opolszczyzny, z Marią Bartusz z Komprachcic. Wyjeżdżamy na turniej do Holandii, tam powalczymy o najwyższe trofea. Teoretycznie szanse są, więc, że tak powiem, za tydzień już będzie wiadomo, czy się udało. A za 10 dni wylatujemy do Irlandii na Mistrzostwa Irlandii. No tam niestety w mojej kategorii i w kategorii w ogóle Wielka Brytania to jest potęga para badmintona. Tam jest bardzo duży sztab szkoleniowy, zawodnicy są bardzo dobrze wyszkoleni, także no, wchodzimy do, że tak powiem, jaskini lwa. Zobaczymy. Cokolwiek by nie było, jak cokolwiek przywiozę na szyi, to już będzie sukces. Ile ma pan wzrostu? 134 cm. I dlaczego się pan zdecydował na badmintona? Badminton jest to poprzez sport, poprzez zabawę też pewna forma rehabilitacji. Bo ja jestem osobą, która już trochę swoich lat na karku ma i nie ukrywam, że podjęcie decyzji o uprawianiu para badmintona, nazwijmy to zawodowo, może z para badmintona nie można w Polsce żyć, bo z tego nie ma żadnych finansów, ale jeździ się na turnieje i pokazuje, że można przełamać, że tak powiem, bariery zdrowotne i poprzez sport rehabilitować się. Dzisiaj duży turniej w Kędzierzynie Koźlu. Tak, jest to duży turniej. Jak na amatorski turniej dla dzieci przyjechało do nas prawie 160 zawodników. Jak na tej rangi turniej, to naprawdę jest to bardzo, bardzo liczna grupa dzieci. Dzieci w jakim wieku? Mamy 3 kategorie wiekowe. U9, U11 i U13, czyli do 13 roku życia. A więc sporo ludzi i sporo nagród i sporo kategorii. Tak, i sporo gier. Jak widać na złączonym obrazku, mamy tutaj bardzo dużo zawodników, dużo gier. Mam nadzieję, że wszyscy zawodnicy wyjdą uśmiechnięci z tego turnieju, i ci wygrani, i ci przegrani. Każdy zawodnik z dzisiejszego turnieju dostanie mały upominek. Przede wszystkim, turniej został zorganizowany dla dzieci i po to, aby one wyszły stąd uśmiechnięte. Znakomicie, dobry pomysł.
ale dziwię się, że tak skromny klub, bo chyba tak można powiedzieć, zdecydował się na zorganizowanie tak dużej imprezy. Zorganizowanie tak dużej imprezy nie jest jakimś wielkim problemem, a dawno nie organizowaliśmy takiego turnieju, więc były sygnały z zewnątrz, dlaczego nie organizujecie. Więc zrobiliśmy i zrobiliśmy go naprawdę, udało nam się zrobić naprawdę duży turniej. Cieszymy się z tego. Mam nadzieję, że wejdzie to w cykliczne turnieje w Kędzierzynie-Koźlu.